Dzisiaj w Muzeum w Cieszynie wyjątkowa konferencja poświęcona postaci Pawła Stalmacha i głównym organizatorem jest Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Skąd pomysł właśnie, żeby taką konferencję popularno-naukową zorganizować? Bardzo prosta sprawa. Pamiętamy o Pawle Stalmachu, pierwszym prezesie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, wcześniej tak naprawdę Księstwa Cieszyńskiego. Paweł Stalmach był pierwszym prezesem i był do końca swojego życia, czyli aż przez całe 6 lat. Ta konferencja to jednocześnie uczczenie jego urodzin, 200 lat. Nie możemy zapominać historii. Wielki człowiek, całe życie poświęcił dla Śląska Cieszyńskiego. Postać znana dla wszystkich. To nie tylko osoba regionalna, ale wykraczał znacznie poza region Księstwa Cieszyńskiego, Śląska Cieszyńskiego obecnego. Jeżeli chodzi o program tej dzisiejszej konferencji, to ja już słyszałam, że to jest wyjątkowy miks, połączenie osób, których właśnie połączyła postać Pawła Stalmacha. Zgadza się. 5 prelegentów z wystąpieniami, których nikt wcześniej nie słyszał, o których tych faktach nie poczytamy w Wikipedii, nie poczytamy w internecie. Są takie ciekawostki życia Stalmacha, a było jego życie bardzo ciekawe i warto dzisiaj być na tej konferencji. Kto nie był, nie będzie, niech bardzo żałuje. Czy Macierz będzie więcej takich konferencji organizować? No tutaj akurat urodziny Pawła Stalmacha, ale może już w planach jakieś kolejne? 2 tygodnie temu pierwsza konferencja była już w tym cyklu konferencyjnym. Za 2 tygodnie w Domu Narodowym kolejna konferencja. Ten rok Macierz chce uczcić swojego pierwszego prezesa i założyciela tak naprawdę obecnej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Thank you.